Dobra, dzień kolejny, niedziela, wstalimy i idziemy do kościoła. I idziemy, nie, co ty, idziemy na spacer w koronach drzew, tak a bardzo poza darmo ładnie jest? No, to brzmi. Korony, zobacz. To już jest na trasa. Na prawo i lewo masz korony drzew, i korony patrz, i tu już kładki się zaczynają, będziemy pieli się do góry. 30 metrów długości. Za szybko mówisz, poczekaj, play dopiero kliknęłam. I gdzie to jest Przemek? Na skraju jeziora Maltańskiego, tak. Kozo. Między Jeziorem Czekalskim a ulicą Krańcową, koło Nowego Zoo w Poznaniu. Proszę bardzo. Ścieżka w koronach drzew, długość około 250 metrów, na wysokości maksymalnie do 13 metrów. Tak jest. Jeszcze nie wiemy, czy to jest płatne. I jeszcze budują, zobacz, Paula. Nie, to jest bezpłatne, to może normalnie. No i super. Ostój dla rowerów, jakby ktoś chciał taki. W Polsce chyba są dwie albo trzy? Dwie chyba. Dwie, jedna jeszcze jest gdzieś. Ta jest druga. Tak, w tak, w górach jest i może kiedyś tam się udamy, ale na razie tutaj zaczynamy od tej. Jak jest bezpiecznie, widzisz, tak. Jak bezpiecznie? Tak. To zaczynamy. Ale będzie wysoko. Hehe. I słuchajcie, jesteśmy koło zoo i ja mówię, ty, mają tu flamingi? No mają. Więc może pójdziemy zobaczyć chociaż flamingi, bo na więcej nie mamy czasu. Ale będzie moc. Patrzcie, patrzcie, tylko dojdę do zakrętu. A to będzie chyba jeszcze wyżej. Zobaczcie. A tu idzie wycieczka. Budujemy samolot, też takie coś mam? Ty, fajnie by to było, nie? Tylko my nie mamy drzew. Nie mamy drzew jeszcze. My zbudujemy to. My zaczniemy od dupy strony, jak zawsze. I słuchajcie, tu jest idealne miejsce, jakby oni by tu puścili Tyrolkę. To ja bym była pierwsza. Chętna. Ale byłaby moc. Lubię takie rzeczy. No i co? Już po naszej trasie, słuchajcie, 250 metrów. Jakoś myślałam, że to będzie, nie wiem, będziemy szli z godzinę. 250 metrów w godzinę? Dobra, takie miałam wyobrażenie. Nie brałam, po prostu nie liczyłam i w ogóle. Także tak. No i już sobie schodzimy. Jak było, ekipo? Wysoko. A ja myślałam, że to nie będzie było wyżej. Strasznie. Myślałam, że to będzie wyżej. No to po raz kolejny. No co z tego, że miałam wysokość podaną, jak mi nic to nie mówiło. No i taka sytuacja. Generalnie spoko, fajnie, że bezpłatne to było ta atrakcja. To po prostu dodatkowa ścieżka w lesie, tak, i widać, tak, drzewa. Także coś ciekawego, coś innego, ale co, dupy nie urywa, nie? No nie urwało. Także idziemy zobaczyć flamingi. Michał zamyka bramę, nie ma przejścia. You shall not pass. Jak powiedział Gandalf. Ona się otwiera, zjeżdża. Co tam, Paula, powiesz? Musisz do mnie się przesunąć, bo tutaj, wiesz, przesunę się. Śledzi moją twarz. Okej. Okay. Przyjemnie. Także ładnie. O, tam widać. Może już z dołu zrobić. Z dołu może zrobić. A nie widać, bo ciebie widać. Zaraz to obczaję. Ciekawe, czy tak. O, mogę tak w trakcie zmieniać. Patrzcie, cały czas się czegoś uczy. Także tak to wygląda. Nie, czy z parteru. A to wejdź tak bardziej pod tęto. No przecież widać wszystko. I tutaj na górze sobie szliśmy. O, proszę bardzo. Tak to się prezentuje. Od spodu. Widać, że świeżynka, wszystko ładne, drewno takie, wiecie. Och, ach, belki. W środku lasu ptaszki ćwierkają, także można się wychillować naprawdę i... No generalnie... Całkiem spoko, atrakcja. A teraz kierunek zoo. Poznańskie zoo. Thank you.
gdzie jest Przemek? Przemka nie ma. Przemek, jest kolejka. Tylko nie wiem, żeby nie mówić, że się zapisała. Wyjedziemy kolejkę. Będzie przyjemny chłodek. W ogóle już się zmęczyłam na gniewo, bo... Ostatnia prosta, co prawda, ale... Dawaj, bilet na Sorożce Białego. Słuchajcie, jesteśmy teraz w parku miniatur w miejscowości Pobiedziska, słuchajcie, tak? I skansen miniatur szlaku piastowskiego. Tak, to tu jesteśmy. I słuchajcie, znajduje się tu 30 makiet. No, 37? A to widzisz, ulotka prawdy ci nie powie. Może jest tak ogólnie powiedziane. Ponad 30. No dobra, no przynajmniej mówisz około 37 makiet. Także oglądamy sobie i wyhaczyłam już kilka miejsc, gdzie jedziemy następnym razem. Także słuchajcie, fajnie wyglądają. To jest już nasz, który? Drugi czy trzeci park miniatur? No, nie wiem, byliśmy gdzieś tam faktycznie na tym, na północy. Na Kaszubach gdzieś byliśmy, nie? No i raz byliśmy co, przed Wadowicami? Czy tam były tylko dinozaury? Tak, czy tam dinozaury tylko chyba były. O, a to przepraszam, co by się zadziało? I słuchajcie, bilet normalny 8 zł, ulgowy 7, także cena całkiem spokojna dla dzieciaków, fajnie. No i tak jak mówię, możecie obczaić sobie miejscówki, które chcecie zwiedzić później, tak jak to ja czynię. Połowie drogi między Poznaniem a Gniezdem. No, widzicie. Starą drogą krajową, tak. Numer 5. Wszystko obecnie wiecie. 194. Wszystko wiecie. Fajnie klimatycznie. Ładnie wszystko zrobione. Więc sobie pospacerujemy. Ale tamte dwa zamki mi się podobają. Znaczy tamte z przodu, co były. Pałac w Rogalinie. Tak, w Rogalinie. L, proszę Państwa. Nie, to jest Kościół św. Wojciecha w Poznaniu. Ale podobnie. Dla przyjaciół Galeria L. Na wzgórzu Przemysława, żeby było śmiesznie. Ciekawe, ile robi się taką makietę. Ja bym pewnie nazwała tego makietą. To jest miniatura, to nie jest makieta. No ale oni tak tu piszą w tej ulotce. Ty, dobraliście się koszulami dzisiaj. Rakoniewice to jest tak, gdzie jedzie na grodzie. Muzeum w Rakoniewicach. To jest iglica Targów Poznańskich, MTP. A tam co jest? O, Poznańskie Krzyże i Pomnik. Cóż tam jest? Tutaj są Poznańskie Krzyże. Byliśmy tam? Byliśmy chyba w tym parku, czy nie? O, będzie focia. O, są was tu widać, ale ładnie jest. To też fajne jest. Tak samo to jest. Opera Poznańska. Opera Poznańska, chciałem powiedzieć. I my to widzieliśmy? Park, jak żeśmy szli wtedy w tym na Emilu Rodzinach, żeśmy zwiedzali. To żeśmy szli ulicą tam przed krzyżami i przez park było widać operę. Bo to właśnie. Cały kawał jest zrobiony, tak? Tak, a, to jest, fajnie. To jest, powiedzmy, że wierne wzorowanie drzwi od odległości. No wiadomo, że tam drzewa pewnie nie tak. Tak. Ale właśnie to. Tak to. Układ jest taki architektoniczny. Tutaj co mamy? Rynek w Pobiedziskach. To w Pobiedziskach za chwilę będą właśnie. Kościół Świętego Michała w Pobiedziskach. No, o, i spoko, to ty, te kamieniczki są całkiem zacne. Zobaczcie. Czekaj, bo to mamy który numer? I rynek dalej w Pobiedziskach. Dwór w Koszutach. Też wygląda całkiem fajnie. Zobaczcie. O, tutaj wam pokazuję, więc widzicie, sama patrzę. Brawo ja. I tutaj co tu jest? Pałac w Lubostroniu. To też fajne. Jedziemy tam? Gdzie to jest? Nie wiem. Lubostroniu. Musimy to sprawdzić na mapie. Wygląda całkiem fajnie. Koszuty to niedaleko stąd. Albo nie, Koszuty nie, to nie tak. To dużo tych kobiet. To jest gra jakaś przed... Domki budynicze. To w Poznaniu na pewno są. W Poznaniu są domki budynicze? Tak, na starym rynku. Takie kolorowe? Tak. Bo jak ja tam byłam w tym Poznaniu tyle razy, ja nie, nie wiem w ogóle. Brak słów, ja tylko po sklepach latałam, smutna prawda. Jak masz kosiołki, tak? No. To patrzysz na kosiołki w ten sposób, no to po lewej stronie, też we wnętrzu, jakby... A tam byliśmy. Tak. Zabrawo gnieźć, nie? Kiedyś byłam.
A ja nie byłem. Wielka. Poczekaj, poczekaj, bo coś my tak zwiedzamy, bo mamy duże numery. A to co jest? Dobra, co za różnica, nie? Kościół klasztorny Najświętszej Maryi Panny w Lubiniu. Lubin. To jeszcze co innego. Ale Lubin przez N na końcu, ja nie Lubin. Nie, lokalizacja Lubin. Tak? To się tak odmienia może. Może się tak odmienia, ale... No, ciekawe. Katedra w Kaliszu. A to jest co? Poznań? No i zaraz ci pokażę domki budnicze. Chodź, nie można chyba wchodzić. Ale domki budnicze masz, to są te budynki tamte. No. Tu masz galerię Arsenał, muzeum. To kojarzę, no. Tu jest Odwach. Arsenał, tam masz muzeum broni i wojny, coś takiego. A domki budnicze są tam wewnętrzne. No i nie są takie kolorowe tutaj. A to obejdź z tamtej strony. To od mojej strony byłam, wszystko jasne. A to teraz Kaliszu. Piłsudski na koniu. Na każdej wycieczce musi być Piłsudski na koniu. No i jest. Inaczej wycieczka jest kiepska. Kościół w Gieczu. No to jest taki sam jak tam, tylko że zapomnij, jak powie, dobudować wieżę. Tutaj jest wino Wrocławiu, kościół. Oj. Tak. No, ale całkiem przyjemne, faktycznie tak, o, wiesz. To jest też piękne, co to jest? O, to coś pewno było albo będzie. To są ruiny zamków świętego Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. A tu ruiny zamków Wenecji. Tak. No. Proszę bardzo, jakbyście nie wiedzieli, jak ruiny zamków Wenecji wyglądają, wyglądają właśnie to tak. Jest ta Wenecja tutaj. A, ta pa nasza. Żnina. I Kruszewicy. Nie. No takie sympatyczne miejsce, nie? Paula, drugi raz? Tutaj już jesteś, czy to w innym byłaś? Drugi raz. A ty tu jesteś który raz? Trzeci, czwarty. No to ty wszystko wiesz. Nie powinieneś czytać w ogóle. A ten domek miniatur, to co to za miniatura? Możesz wejść. Nie wiem, tam ktoś suszy pranie. To jest domek idealny dla mnie, nie, może nie do końca, bo... Trochę za niski, mój. O, a to jest paradium na sobie... Normalnie. Cześć, panienka z okienka. Ale nie wiem, tak. Tutaj. Troszkę się zakurzyło. To wyspie jest. Tak, na wyspie, tak. Jak wam się podoba? Fajnie. Co mi się podoba, no? To bardziej jak spacer w... Bardziej niż co? Niż spacer w koronach drzew. No to prawda, chyba też tak bym to oceniła. Przede wszystkim... Ale flamingów to nie przebije. Pół Wielkopolski przejechać 5 minut, tak? No. Wszystkie budynki zobaczyć. Ale mówię, to jest dobre właśnie, że jak wiesz, nie wiesz co chcesz zobaczyć, co sobie tu przyjeżdżasz, patrzysz, pach, pach. Bardzo ładnie tutaj to ogarnęli. Klimacik jest. Cena póki co też sprzyja. Nie jest źle, tak? No, magnesik wszystko, jest kupiony, zaraz wam pokażę. A ty jak? Czy będzie zniżki? Znałem, że nie będziemy mówić, że to... Proszę bardzo, bodyciska. Potem wam pokażę na spokojnie. Jak to się nazywa, Przemek? Przyby? Szłówka? Pobiedziska. Pobiedziska, Boże, to miejscowość Pobiedziska. Jesteśmy na ryneczku, żeby zobaczyć kamieniczki. Zainspirowane wizytą. Tak. Właśnie tak. Takie bardzo klimatyczne miasteczko. No ja też mam mało już baterii w kamerze. Zobaczcie, jak to wygląda. Szukamy coś do jedzenia. Na obiadek jakąś miejscówkę. Szkoda, że tutaj nie ma właśnie gdzieś przy tym głównym placyku. Zatrzymaliśmy się w tej miejscówce, o której wam mówiłam. Już nie pamiętam, co już tam zrobię. Ja. Coś na pewno pobieżyskało. I zatrzymaliśmy się w restauracji greckiej Bakus. Tak. I zamówiliśmy sobie takie piwkami, chyba bezalkoholowe. Rochorzec czeskie. Spróbujemy, zaraz zobaczymy. Nie piliśmy jeszcze, także fajno. Michał, jak? Już wziąłeś łyczka? Tak? Spoczko. Tego było nic nie ma.
Zawsiki, Michał, ty masz suflaki, Przemek ma miksa trochę tego, trochę tego, a Paula lasagne. Wygląda smacznie, także pałaszujemy. Pojedli, popili, jak oceniacie restaurację? Smaczne. No jak już to było, dostaliśmy po cukieraczku w Gracisie. Ale z Jochy jesteście. Czemu? Czemu nie? Bo nie przez przejście. Dobra, to ja jestem ze wsi, o to ci chodzi. Tak, jedzenie było dobre, dużo i aż za dużo i nie dam rady, a piwko wam polecam. Zwłaszcza w takie upały. Także siadamy do naszej maszyny i lecimy dalej. Jestem zbrojony, więc coś dla nas. Teren czego? Kopalni węgla brunatnego, tak? Tam było napisane. Tak. Polków Adamów koni. Zakaz kąpieli. Jaworzno, park, co? Jakie Jaworzno? To nie Jaworzno. A jak? To dobrze, nie? No jak to się nazywa, Bożeż ty mój? Polskie Malediwy. No polskie... Turecka strefa ekonomiczna. Ale nazwa miejscowości. Nie dowiem się. Kurde, nie wiem. To może my nie tu przyjechaliśmy, gdzie ja chciałam. Jeszcze się okaże. Bo czytam coś na J. To nie tu przyjechali na pewno. Bo tam to było daleko na południe. Na Śląsku. To coś innego. Osadnik Gajówka. Osadnik Gajówka to nie Jaworzno. Ja nie wiem, czytałam coś o tym. Kur. Ty czytałaś o Jaworznie. To się zgadza. A my jesteśmy koło Konina. Jesteśmy koło Konina. To jest... Teoretycznie jeszcze Wielkopolska. I praktycznie też nie. Zakaż kąpieli. Widać to prawda, że to nie jest wodowód, ale taki zwykły piaseczek. Także no, jest to zrozumiałe, że nie można się tu kąpać, to po pierwsze. A po drugie, to jest, wiecie, płytko przy brzegu i widać tam takie w dół dziura i coraz głębiej i głębiej. No, ale tak jak człowiek patrzy na ten las, to aż chce się wejść i zamoczyć tyłek. Zobaczcie. Pięknie. No zobaczcie, jak to wygląda. No widać, że tutaj to się wszystko osadza. No i widać ślady stóp. Jest dowód. I nie wyszedł. Tak, tu natomiast od brzegu, w tym miejscu prezentuje się tak. I tutaj już mniej zachęca. Jak tam wycieczko? Podoba się atrakcja? Tak, podoba się. Ciekawe, czy byśmy świecili, bo kąpiąc się w tym... No ja myślę, aż tak nie. Będziesz świeciła w ciemności, ale jakieś reakcje skurde na pewno by były. Nie wlazłam tam, więc się nie będę świecić. Michaś, tobie jak się podoba? Swoją. Swoją? Przemko? Może być, ale Malediwy lepsze. To się można kąpać. Na pewno, tak. Właśnie tak. Najważniejsze. Że można tyłek zamoczyć i się chodzić. Tak spaliło, że klapek tylko został, jak się kąpa. Tak, ale generalnie są tu ślady. Ktoś jakiś śmiał, jak się znalazł, że tak powiem. I zaryzykował, ciekawe, co się z nim stało.